Ewa Bąk, Izabela Łącka, Sylwia Ząbek, Agata Sidło, Oliwia Czupryńska, Kinga Stawarz, Monika Ząbek, Katarzyna Wesołowska. Super Puchar Polski Kobiet, Galeria Brama Pomorza 2015. Pierwsze zmagania o Super Puchar Polski Kobiet Galeria Brama Pomorza 2015 dowiodły, jak duży potencjał sportowy i widowiskowy ma rywalizacja pań, dedykowana szerszej, niekoniecznie bilardowej widowni. Nowa lokalizacja zmagań kobiet w gościnnej Galerii Brama Pomorza w Lipienicach oraz kosmetyczne zmiany w regulaminie zdecydowanie odświeżyły blichtr pojedynków najlepszych bilardzistek w kraju. Brałam udział w Mistrzostwach Świata Kobiet na Filipinach, gdzie tam jest bilard bardzo popularny i też duża liczba osób ogląda mecze i bije brawa i to było bardzo podobnie. Na pewno dużo lepiej mi się grało w tych wszystkich meczach. Może stół, no nie wiem, otoczenie i lepiej, że dużo lepiej mi się grało. Finalistki mają rację. Zmagania pań oglądały setki osób, a przeznaczona dla nich widownia nie pustoszała niemal nawet na moment. Nie zabrakło także miłośników bilardu, którzy nie wahali się pokonać nawet 300 km, by podziwiać rywalizację pań. Taką grupę z klubu UKS Łabiszynianka Łabiszyn przywiózł Stefan Kryszak. Zainteresowanie wzmagał poziom pojedynków i redukcja rozstawień, która sprawiła, że od pierwszych rund mecze były elektryzujące. Efekt? Dwie najlepsze zawodniczki ubiegłego sezonu, Katarzyna Wesołowska i Iza Łącka, odpadły już w pierwszej rundzie. Ich pogromczynie Sylwia Ząbek, Pino Dębica i Oliwia Czupryńska Nosan Kielce spotkały się w finale. Oliwia osiągnęła przewagę 4-1, jednak Sylwia wszczęła pościg, który zniwelował stratę do wyniku 5-3 dla mistrzyni Europy. Zaprezentowałam się przedobrze w tych trzech meczach, walczyłam do końca, no niestety już w finale nie starczyło sił, może nie wiem, za dużo błędów. Zagrałam na bardzo wysokim poziomie i bardzo się cieszę z tego zwycięstwa, bo przybliżam się do wygrania rankingu, tego nie udało mi się zrobić w zeszłym roku. Przed Oliwią walka o kwalifikacje na Mistrzostwa Świata poprzez Mistrzostwa Europy oraz Grand Prix Europy Kobiet. Będę trenować tak jak zawsze, nastawiam się tylko na te najważniejsze Eurotury i Mistrzostwa Europy, ponieważ to daje mi tylko awans do Mistrzostw Świata Kobiet. Podium uzupełniły Monika Ząbek, Pino Dębica i Ewa Bąk, MUX IKS Tarnów. Super Puchar Polski Kobiet do Lipienic powróci w maju. Są powody, by przypuszczać, że majowa edycja przyciągnie jeszcze liczniejszą widownię. Na relacje z zawodów zaprasza Centrum Handlowe Brama Pomorza w Lipienicach. Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Poczuj przyjemność podróżowania z biurem Why Not Holidays. Sprawdź na www.whynotholidays.pl.